Cześć, z tej strony Paweł Zerwak. Dzisiaj działamy u mnie w domu. Jak widać, Andrzej już ciężko pracuje. A tak na serio, zobaczcie, jakie wielkie śmigło dzisiaj montuje u siebie. Jest to pompa Toshiba Estia na czynniku R32, 8 kW. Stoi na takim postumenciku tutaj przed domem. Przewiercik już mamy zrobiony. Hydrobox z całym układem będzie wprowadzony do piwnicy. No i tutaj zobaczcie, jest rura gazowa. Przez 20 lat pracował tu kocioł gazowy. A jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego rezygnuję z gazu w tym momencie na rzecz pompy ciepła, to oglądajcie film dalej. Powiem o tym później. Jesteśmy w piwnicy, w pomieszczeniu, gdzie będzie w tym miejscu mniej więcej hydrobox. Po lewej stronie będzie stał bufor, po prawej zasobnik z ciepłą wodą z nierdzewki firmy Joule. Tu mamy przewiert, o którym mówiłem, tam z tyłu stoi pompa ciepła. Układ hydrauliczny wygląda następująco. U mnie fajnie to 20 lat temu hydraulik zrobił, że mamy oddzielny obieg na parter tutaj wyprowadzony, a tu rurkami oddzielny obieg na piętro. Dzięki temu mogę zrobić dwa niezależnie sterowane obiegi, a nie tak jak niestety w jakiś tam jak to u klientów bywa, że gdzieś to jest po drodze w podłodze strójnikowane, no i trudniej jest to wysterować. Dom jest dwupokoleniowy. Rodzice mieszkają na dole i oni lubią wyższą temperaturę. Ja lubię z żoną trochę niższą, ze 2 stopnie u siebie, i gdyby to było na systemie takim trójnikowym, gdzieś tam po drodze połączone, a nie wydzielone tutaj na wierzchu, to po prostu trudniej byłoby nam wysterować tą instalację, a tak to fajnie, nie będzie z tym problemu. Dodam, że dom ma w granicach 180 m kwadratowych powierzchni. Wszędzie jest 100% ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki płytowe Purmo. Dom jest jak na standardy sprzed 20 lat, bardzo dobrze zaizolowany. Zapotrzebowanie z wyliczeń wyszło mi tutaj w granicach 50-55 watów na metr kwadratowy energii. No i zapotrzebowanie przy minus 20 w granicach 9 kW. Jak wspomniałem, Toshiba będzie ma 8 kW w nominale. Jest to pompa wysokotemperaturowa, stworzona na grzejniki właśnie, dedykowana do takich rozwiązań. Choć również też śmiało można ją montować przy układach z podłogówką. Kociołek wylatuje. Junkers służył przez, tak jak wspomniałem, 20 lat. No i tutaj mamy hydrobox już leży. Wspomniałem już o zasobniku. Właśnie spuszczamy wodę z instalacji. Zobaczcie, jak ona wygląda po 20 latach. Jest po prostu czarna. Stalowe grzejniki zrobiły swoje. Instalację oczywiście będziemy płukali pompą z chemią. No i zalewali wodą kotłową, taką z beczki specjalnie przygotowaną z inhibitorem, ponieważ tutaj nie mam wody sieciowej, którą mógłbym wpuścić w instalację i dodać inhibitorów i byłby spokój. No niestety jest studnia i nie wiadomo, co w tej wodzie do końca się znajduje. Zasadniczo żadnej instalacji grzewczej nie można zalewać wodą ze studni. Trzeba kupić gotową wodę kotłową. I to jest najlepsze rozwiązanie. Majątku to nie kosztuje, a zabezpieczy instalację na lata. Dobra, mamy już trzeci dzień montażu. Jesteśmy już prawie na finiszu. Bufor z zestawem pompobiegowych stoi.
hydrobox, zasobnik, zasadniczo została jakaś tam estetyka, a w tej chwili płuczemy instalację. Działa nasza pompa, podłączona jest po drodze z takim wielkim neodymowym magnesem, który ma za zadanie wychwycić wszystkie elementy metaliczne. Tak jak wspominałem, są tutaj grzejniki, trzeba to dobrze przepłukać. No powiem wam szczerze, schodzi się z tym na każdy grzejnik. No trzeba poświęcić 15-20 minut. Naprawdę sporo tego wychodzi z tej instalacji. Parter mamy już wypłukany. W tej chwili działamy z piętrem. Instalacja została już wstępnie przepłukana czystą wodą, a w tej chwili mamy coś takiego. Jak widać, płukanie samą wodą niewiele daje. W tej chwili woda swobodnie przepływa przez cały układ. Dodaliśmy trochę Fernoxa, no trochę półtej buteleczki, bo tam na piętrze mamy jakiś, dobrze liczę, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grzejniczków razem z łazienkowymi i za chwilę po prostu zakręcimy zawory na grzejnikach i będziemy czyścić każdy oddzielnie i wtedy najwięcej wyłapuje ten filtr. Słuchajcie, kończymy przygodę z płukaniem. Piętro zostało wyczyszczone. Pokażę wam teraz. Trzeba zakręcić. Pokażę wam teraz, ile udało mi się wyciągnąć. Wygląda to w ten sposób. No jest sporo więcej tego niż na początku płukania, ale powiem wam, że parter wyglądał dużo gorzej. Dużo więcej było tych zanieczyszczeń. No i przypomnę jeszcze raz, no wstępnie instalacja była przepłukana samą wodą. Na magnesie nic się nie pojawiało. Dopiero jak dodałem Fernoxa, puściłem na godzinkę, żeby to się rozpuściło, to znowu zaczęły się zbierać, odlepiać te opiłki. No wiadomo, instalacja grzejnikowa, grzejniki stalowe, trochę korozji. Dobra, no dzisiaj koniec. Nie udało nam się uparać w 3 dni. Dzisiaj jeszcze skonfiguruję sterownik, działanie pompy ciepła. Słuchajcie, w tej beczułce tam mamy wodę kotłową, pompę do napełniania i tutaj przez zawór spustowy od samego dołu napełniamy teraz instalację wodą kotłową. Tak jak wspominałem wcześniej, ze względu na to, że ja mam tutaj wodę ze studni, taką wodą, broń Boże, nie można napełniać instalacji centralnego ogrzewania, ponieważ nie wiadomo, co w tej wodzie jest do końca, jakie składniki. Kamień kotłowy będzie się odkładał na wymienniku i po prostu albo go zapcha ten wymiennik freon, woda, tutaj o niego głównie chodzi, albo będzie działał jako izolator, więc też po prostu zmniejszy sprawność tego wymiennika. Wracamy do tematu montażu pompy ciepła Toshiba Estia 8 kW w moim domu. Dla przypomnienia, wcześniej wisiał tutaj kocioł gazowy z otwartą komorą spalania, czyli taka dość leciwa już konstrukcja, która mogła popsuć się w każdym momencie. No dlatego zamontowaliśmy tutaj pompę. No jak wiadomo, złośliwość przedmiotów martwych prawdopodobnie by rozsypał się któreś zimy przy minus 15. Żeby tego uniknąć, wylądowała tutaj pompa ciepła. Dla przypomnienia, chałupa to budynek 20-letni, ściana trójwarstwowa, czyli mamy konstrukcję gazobeton 25 cm, w środku warstwa izolacji termicznej z białego styropianu 10 cm i ściana osłonowa 12 również z gazobetonu. Budynek ma powierzchnię około 180 m2. Plus podpiwniczenie, które nie jest ogrzewane w granicach
jakichś tam 50-60 metrów. Czapka, czyli skosy, na poddaszu zaizolowane wełną mineralną 25 cm. Jak na ówczesne warunki, budynek bardzo energooszczędny. Mi tu wyszło zapotrzebowanie około 50 W na metr kwadratowy przy minus 20, bo taką mamy temperaturę obliczeniową dla trzeciej strefy. Dla porównania, w dzisiaj budowanych domach przyjmuje się około 35-40 W na metr kwadratowy, więc nie jest tak źle. No i teraz przelecimy, pokażę Wam składowe mojej instalacji. W związku z tym, że budynek jest ogrzewany w 100% grzejnikami, są to grzejniki płytowe Purmo, musiałem zastosować bufor, padło na Afriso ABT-160. Za chwilę opowiem jego konstrukcji i dlaczego właśnie postawiłem na tą markę. Powyżej mamy rozdzielacz oraz gruby pompowe również z Afriso. Ten rozdzielacz może obsłużyć do 5 niezależnych obiegów. No oczywiście on wtedy jest odpowiednio większy. Tutaj już w tych grupach mamy najnowsze pompy obiegowe również z Afriso. Po środku mamy Hydrobox Toshiba Estia, a po prawej stronie stanął zasobnik ciepłej wody użytkowej z Joule'a. Też bardzo zacne urządzenie i też za chwilę opowiem Wam, dlaczego akurat ten zbiornik. Dobra, wracając do układu hydraulicznego. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dwie grupy pompowe, dwa obiegi pracujące zupełnie niezależnie. Pierwszy po prawej stronie jest dedykowany dla parteru. Powrót i zasilanie biegną do rozdzielacza i z rozdzielacza dopiero peksem instalacja poprowadzona jest do grzejników. To samo mamy dla piętra. Jest to duży plus, ponieważ jeśli byłby to zwykły układ trójnikowy, no trudniej by było, byłoby wysterować po prostu ogrzewanie, a w tej chwili zarówno parter, jak i piętro może mieć zupełnie inną temperaturę. Jak to będzie działało? Słuchajcie, pompa ciepła, jak wiadomo, najefektywniej działa, najmniej po prostu prądu żre, jeśli działa na krzywej grzewczej. Moi rodzice, jak wspominałem już wcześniej, lubią trochę cieplej, my chłodniej, więc krzywa grzewcza będzie ustawiona pod parter, czyli ten obieg. I tą pompą obiegową będzie zarządzała pompa ciepła z Hydroboxu. Natomiast ten układ będzie sterowany zewnętrznym sterownikiem T-Boxem za pomocą radiówki. Tu mamy nadajnik. A tak wygląda odbiornik. Stawiamy go sobie gdzieś w pomieszczeniu reprezentatywnym tak zwanym. Lub możemy przyczepić na ścianie. Jak to działa? W momencie, kiedy termostat uzyska temperaturę, no to po prostu wyłączy nam pompę obiegową, a ta będzie sterowana po prostu przez pompę ciepła. Wracając do tematu bufora, jak mówiłem wcześniej, jest to Afriso, model ABT-160, jak sama nazwa wskazuje, o pojemności 160 litrów. Musiałem go zastosować ze względu właśnie na ogrzewanie grzejnikowe i co zadecydowało, że wylądował u mnie w maszynowni. Przede wszystkim konstrukcja podobna do sprzęgła hydraulicznego, no bo tak naprawdę w tym układzie on pełni funkcję sprzęgła. Jest to, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, jedyny bufor o takiej konstrukcji dostępny u nas w Polsce. No chyba, że mnie poprawicie, znacie jeszcze innego producenta. I po kolei, co go wyróżnia? Klasę efektywności energetycznej B, czyli bardzo małe straty postojowe. Istotny element w momencie, kiedy pompa pracuje na jesieni, czyli mamy taką sytuację, że tak naprawdę uruchamia się raczej w godzinach nocnych. W dzień mamy względnie wysoką temperaturę rzędu 15-16 stopni i po prostu budynek nie potrzebuje energii i wtedy
po prostu ten bufor jest w stanie przytrzymać to ciepło do następnej nocy, po prostu pompa nie musi go podgrzewać od zera. Kolejna kwestia to konstrukcja samego bufora. Po środku mamy płytę stalową, która nam oddziela zasilanie od powrotu. Oczywiście ona, ta płyta nie jest pełna. Jest to bliźniacze rozwiązanie jak sprzęgle hydraulicznym, no bo ten bufor u mnie pełni tak naprawdę funkcję sprzęgła. Dzięki tej przegrodzie praktycznie w 100% niwelujemy stratę buforową. Nie ma podmieszania, po prostu zasilania z powrotem, przez co pompa ciepła, jeśli puszcza nagrzejniki 40 stopni, to nagrzejniki idzie 40. Jak wiecie, każdy stopień wyższy, no to jest większe zużycie energii przez urządzenie. Druga sprawa, dzięki tej płycie po prostu zasilanie od razu idzie na obieg. Nie trzeba czekać, aż się wygrzeje po prostu cały bufor. Jak wspomniałem, on ma 160 litrów. Do instalacji wlazło nam tutaj około 260 litrów, jeśli dobrze pamiętam. Z takich mniej istotnych rzeczy, no to możemy podpiąć do niego dwa źródła ciepła. Mamy przyłącza z prawej i z lewej strony. Możemy wsadzić czujnik temperatury. Ja mam pochwę pod czujnik zamontowaną z prawej strony, no ale w sumie jej nie wykorzystuję, po prostu była w zestawie, to ją wkręciłem. Tutaj mamy miejsce na grzałkę, możemy tu zamontować maksymalnie 6 kW. No i tutaj zawór spustowy, gdyby była konieczność z jakiegoś powodu po prostu spuścić wodę z instalacji. Lecimy dalej. Po środku mamy hydrobox. Z mojej wiedzy wynika, że to jest najmniejszy hydrobox na rynku. Jego wysokość to zaledwie w tym miejscu 70 cm, szerokość 45, a tutaj od ściany wystaje tylko 24 cm. W niektórych aplikacjach będzie miało to duże znaczenie. Centralnie mamy umieszczony sterownik, który możemy wymontować i wyciągnąć gdzieś do pomieszczenia, tylko wtedy musimy fizycznie przeciągnąć przewód sterujący i wtedy może on pełnić funkcję termostatu. Przecież tak jak wspomniałem wcześniej, pompa lepiej, żeby pracowała na krzywej grzewczej. Tu mamy manometr, w tej chwili 1,6 bara w instalacji mniej więcej, i lecąc po kolei w dół. Tutaj mamy zawory spustowe, serwisowe, zostały specjalnie zastosowane na wypadek, gdyby kiedyś trzeba było po prostu wypłukać wymiennik lub część instalacji. Zawory odcinające. No i tutaj mamy pierwszy element, który jest często pomijany przez instalatorów. Jest to separator powietrza. Po co on tutaj jest? No słuchajcie, odpowietrzniki nie są w stanie odprowadzić wszystkiego. Podczas podgrzewania wody po prostu powstają bąble powietrza. Możecie to zaobserwować na przykład w czajniku. No i taki zwykły odpowietrznik nie jest w stanie tego ogarnąć. Co to powoduje? No po prostu zmniejsza sprawność całego układu. No i pompa żre więcej prądu. Montujemy go zawsze na zasilaniu, tam gdzie jest najwyższa temperatura, no bo wtedy na wyjściu najwięcej powstaje tych pęcherzyków. Ja zawsze montuję oddzielnie separator powietrza. Nie montuję takich zabawek jak dwa w jednym, ponieważ uważam, że nie ma to sensu. Separator powietrza zawsze powinien być na zasilaniu, a nie tak jak jest wersja 2 w jednym. Na powrocie jedyne uzasadnienie, jedyny układ, przy którym ma to sens, czyli montowanie 2 w jednym, czyli jakieś układy chłodzące, gdzie właśnie na powrocie mamy najwyższą temperaturę. No i wracając do separatora zanieczyszczeń, w tym przypadku zdecydowałem się na Apriso.
No z kilku powodów. Relatywnie małe opory na instalacji, silny magnes, no i w środku filtr siatkowy, więc odpadł mi na powrocie filtr chroniący pompę obiegową, filtr skośny. I taka ciekawostka, ten separator ma w środku taką siateczkę. No dzięki niej właśnie nie muszę stosować filtra skośnego. I ta siatka jest dostępna w dwóch wariantach. Większe oczka, tak jak tutaj. A w tej chwili u mnie założona jest wersja gęstsza. Nie będę teraz wyjmował tego magnesu. Mam tutaj taki... Często go stosuję, więc mam kilka tych separatorów u siebie. O. I to jest taki bardzo silny magnes, który wychwytuje po prostu zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Zobaczcie, to jest klucz do odkręcania tego separatora. Jak on jest silny. Dobra. Lecimy dalej z układem. Na zasilaniu mamy zawór przełączający pomiędzy ciepłą wodą użytkową a ogrzewaniem. Również padło na Frizo, chyba najbardziej popularny zawór w Polsce. No i tutaj przed wejściem na bufor mamy filtr siatkowy, zawory odcinające, żeby można było go wyczyścić. Wszędzie tam, gdzie trzeba, mamy śrubunki lub półśrubunki. Gdyby trzeba było na przykład zawór odkręcić, przełączający też nie ma z tym problemu. Poniżej mamy grupę bezpieczeństwa dla CO zamontowaną na powrocie przed zaworem odcinającym. U góry grupa zabezpieczająca dla CWU. Wyjście ciepłej wody użytkowej. Tu już płynie nam gorąca woda. Tak jak wspomniałem, wszędzie śrubunki, zawory odcinające. Ich nigdy za wiele. W instalacji mamy zamontowany zasobnik ciepłej wody firmy Joule. Co go charakteryzuje? No przede wszystkim jest to stal nierdzewna, duplex. Producent daje na ten zasobnik 12 lat gwarancji, więc naprawdę sporo. I tu można się zastanowić, bo można 2-3 tysiące oszczędzić i zamontować emaliowany zbiornik. Ale powiem Wam tak, zbiorniki emaliowane, dzisiaj produkowane, to nie są te same zbiorniki co 10-15 lat temu. One po prostu potrafią przegnić nawet po 3 latach. A to nam zapewnia święty spokój, po prostu. On będzie żył tyle czasu, co pompa ciepła. Co go charakteryzuje? Oprócz tego, że to jest nierdzewka, wysoka klasa efektywności energetycznej, klasa C. Mamy tutaj pojemność 200 litrów, tylko to jest pojemność brutto, uwzględniająca zawartość wody w wężownicy. I musicie to na to zwrócić uwagę, tak? A pojemność netto to tak naprawdę 186 litrów, czyli to jest to, co jest dla nas dostępne do mycia. Oczywiście zasobnik jest dostosowany pod pompy ciepła. Mamy tu wężownicę o powierzchni 2,5 metra kwadratowego. No, w przypadku tej pompy wystarczyłyby 2 metry, ale im więcej, to oczywiście lepiej. Następnie mamy pompkę cyrkulacyjną firmy Vilo. Ja zdecydowałem się na wersję z programatorem z tego względu, że po prostu Estia nie obsługuje pomp cyrkulacyjnych. Można powiedzieć, że to uznać, że to jest jakiś minus. Natomiast no, ja uważam, że to i tak nie ma sensu, żeby pompa ciepła decydowała, kiedy ma pracować cyrkulacja, z tego względu, że tam tylko wtedy można ustawić u innych producentów, w jakich ona godzinach pracuje. Natomiast tutaj oprócz warunku godzinowego, czyli zakresu godzin, w których ona ma przerzucać nam wodę, możemy zadać jej, jaka ma być utrzymywana temperatura tej cyrkulacji. Ja ustawiłem sobie na minimum 40 stopni. Dla mnie to jest wystarczające. I co to daje? No po prostu, jeśli
mielibyśmy programator, tak jak wspomniałem, w pompie ciepła, który obsługuje cyrkulację, no to ona by za danych godzinach pracowała non-stop. A tutaj jest kolejny warunek. Jeśli jest odpowiednia temperatura na powrocie, to ona w tych godzinach również nie będzie pracowała. Według mnie jakiekolwiek sterowanie do pompki cyrkulacyjnej jest bardzo ważne, ponieważ ona wbrew pozorom, cyrkulacja potrafi bardzo wysysać energię z zasobnika, zwłaszcza w starszych budynkach, gdzie te rury nie są zbyt dobrze zaizolowane. Może to powodować jedno, dwa załączenia pompy ciepła więcej na dobę, żeby grzać ciepłą wodę, a to są no, kolejne uciekające nam złotówki. No i tutaj wiadomo, no, zawory odcinające, filtr skośny i tak dalej. No i tutaj kolejna rzecz, czyli rozdzielnica. Staram się montować rozdzielnice szczelne, są troszkę droższe. No ale różnie bywa w tych piwnicach. No u mnie jest ona trochę przesadzona. Natomiast powiem Wam o bardzo ważnych elementach składowych. Według mnie ważnych oczywiście, bo nie wszyscy to stosują. Przede wszystkim rozłącznik. Większość po prostu stosuje różnicówkę, ale zawsze powinien być w takiej rozdzielnicy rozłącznik. Tutaj mamy dodatkowy element, czyli wskaźnik faz, licznik energii, no i różnicówka. Zwróćcie uwagę, że każdy element w mojej rozdzielnicy jest dodatkowo zabezpieczony. Zobaczcie, głupia awaria wskaźnika faz, tak, może spowodować Wam, że będzie waliła Wam różnicówka i pompa ciepła nie będzie działała. Natomiast jeśli taki wskaźnik ma oddzielne zabezpieczenie, no to ono wyskoczy, a pompa będzie sobie dalej działała. Z tej strony mamy zabezpieczenie dla grzałek. Hydrobox jest trójfazowy. Moja 8 STI jest jednofazowa i to jest zabezpieczenie na agregat. A dalej mamy zabezpieczenie na pompę obiegową parteru. I tutaj zgodnie z instrukcją producenta został zastosowany stycznik. Nie możemy pompy obiegowej zasilać bezpośrednio z płyty głównej. No i sam stycznik również posiada zabezpieczenie. Gdy się coś stanie ze stycznikiem, wywali ten bezpiecznik, a nie różnicówkę. Dalej mamy zabezpieczenie dla drugiej pompy obiegowej. Tu już mamy bezpośrednio, ponieważ nie przechodzi przez automatykę pompy ciepła. No i kolejne zabezpieczenie dla pompki cyrkulacyjnej. Z takich dodatkowych akcesoriów zdecydowałem się jeszcze na moduł Wi-Fi Toshiby. Według mnie przydaje się w takiej sytuacji jak u mnie, gdzie urządzenie po prostu jest zamontowane w piwnicy, ja mieszkam na piętrze, żeby nie biegać w dół, żeby sprawdzać parametry urządzenia, mam pewien podgląd na telefonie. Natomiast taka uwaga, bardzo słabo niestety łapie to zasięg Wi-Fi, więc musiałem zastosować wzmacniacz sygnału, no i to po prostu trzeba mieć na uwadze. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca z moim nudnym nagraniem, monologiem. Pokażę Wam jeszcze jednostkę zewnętrzną. Tak to się u mnie prezentuje. Urządzenie zostało posadowione na krawężnikach drogowych, które są schowane na równo z linią gruntu. Wszystko zostało zasypane otoczakami o grubej frakcji na głębokość 40 cm. No ja mieszkam na Mazowszu, więc tutaj pod spodem jest zazwyczaj piach, więc ta woda będzie miała gdzie uciekać, gdzie drenować. Sama Estia stoi na stojaku regulowanym firmy Camberg. No z tej strony wyszedłem z linią freonową, która jest zabezpieczona
z AROTem, żeby nie działały na nią warunki atmosferyczne. To wygięcie może wydawać się trochę dziwne, ale po prostu wyszliśmy nisko i nie mogliśmy dać prosto od tyłu tych przewodów freonowych z tego względu, że deszcz opadający powodowałby płynięcie wody w kierunku ściany, no i ona mogłaby potrzebnie po prostu nasiąkać, natomiast ta woda po prostu urwie się tutaj wcześniej i nie będzie stanowiła zagrożenia dla muru. Bardzo fajne w Toshibie jest to, że właśnie możemy freony podpiąć od dołu, od przodu, z boku, no i tutaj z tyłu, tak jak zazwyczaj się to wykonuje. Wszystkie Toshiby są jednowentylatorowe, cały typu szereg, począwszy od 4 poprzez 6, 8, 11 i 14 kW. Przy czym 4 i 6 to są urządzenia typowo niskotemperaturowe, dedykowane do aplikacji w nowych budynkach, gdzie mamy samą podłogówkę i one są zawsze jednofazowe. Natomiast 8, 11 i 14 występuje jako jednofazowa oraz trójfazowa. Fajne jest to, że na 14 jest tych samych gabarytów, jeden wentylator, więc nie mamy takiej wielkiej krowy przed budynkiem z dwoma wentylatorami. Wszystkie są na czynnik R32. Dzięki temu nie musimy ich rejestrować do CRO. Dzięki temu również mamy niższe koszty eksploatacyjne, no bo co roku nie trzeba robić obowiązkowego przeglądu szczelności układu freonowego. No oczywiście zawsze wypadałoby go zrobić, natomiast no, odpada nam papierologia dodatkowa związana z CRO, prowadzenie tej książki obiektu i tak dalej. O czym można jeszcze wspomnieć? No, o hydroboxach. Mówiłem, że są bardzo małych gabarytów, natomiast są dostępne z różnymi zestawami grzałek. 4 i 6 może mieć 3 lub 6 kW, natomiast 8, 11 i 14 6 lub 9 kW, więc tak jakby wachlarz możliwości jest bardzo duży dla tych urządzeń. No i dlaczego ja się zdecydowałem na Estie, tak? Dlaczego padło na Toshibę? No jeden z czynników mamy tutaj na etykiecie. Słuchajcie, gdzie to jest? O, tutaj. Nie, to będzie widać. Made in Poland. Te pompy są produkowane w Polsce, więc ja uważam, że należy wspierać firmy, które inwestują w naszym kraju. Druga sprawa, czynnik R32, czyli nie musimy rejestrować jej w centralnym rejestrze operatorów, tak jak wspominałem. Zasadniczo każdą pompę na 410, nawet te najmniejsze, z tego co się orientuję, no niestety musicie zarejestrować. No i może paść pytanie, dlaczego nie propan? No propan rzeczywiście jest czynnikiem przyszłości, natomiast według mnie na tą chwilę technologia propanowa nie jest po prostu jeszcze dopracowana. To co zalało polski rynek, czyli chińszczyzna ze ściemą w postaci kart wydajności, no po pierwszym sezonie okazało się, że te dane nie mają nic wspólnego z tym, co te pompy potrafią. Kolejna sprawa, no rewelacyjne działanie samej Toshiby. Znam wielu instalatorów, którzy montują te urządzenia od lat. Po prostu te urządzenia są nie do zajechania, czy jeśli chodzi o klimatyzację, VRF-y, czy również pompy ciepła, które też już od dłuższego czasu są obecne na naszym rynku, tylko no sama marka no po prostu ma słaby marketing i nie jest tak rozpoznawalna na razie. I wracając do parametrów, i tak na szybko, po prostu ta pompa bez problemu jest w stanie dać 65 stopni na zasilaniu, więc no czy R290 mnie w tej chwili rajcuje? Nie za bardzo, no ja mam do tego Estie.
bez problemu sobie poradzi. Słuchajcie, ona pracuje bez problemu do minus 25 i nawet przy tych minus 25 jest w stanie wypluć 62 czy 3 stopnie. Inną sprawą jest to, że jeśli budynek potrzebuje na zasilaniu 60 stopni lub więcej, no to raczej nie powinniśmy montować do niego pompy ciepła, tylko pomyśleć o termomodernizacji. Samo urządzenie według mnie też jest estetyczne, taka cecha charakterystyczna z tyłu, na przykład brak tutaj ożebrowania, tak? Niektórzy mogą się zastanawiać, oszczędność jakaś, nie no, po prostu. Są czasami tak niesprzyjające warunki atmosferyczne, zawiewający śnieg, który potrafi się osadzać na tych kratkach, tutaj z boku lub z tyłu. No i pompa może nie robić pełnych defrostów, natomiast w przypadku braku tych elementów no nie ma tego problemu. Taka śmieszna rzecz. W chińskich pompach propanowych w tej chwili każą ludziom zdejmować te fabryczne elementy. No bo właśnie dochodziło do takich sytuacji, no, no absurd po prostu. Słuchajcie, na dzisiaj koniec. Ja z Toshiby jestem bardzo zadowolony. Będziemy monitorowali wspólnie, będę Wam przedstawiał zużycie energii w trakcie okresu grzewczego. W tej chwili mogę wspomnieć, że jeśli chodzi o CWU, czyli przypomnę, zasobnik 200 litrów, no realnie 180 parę, tak jak pokazywałem, 4 osoby plus dziecko, pompa uruchamia się w tej chwili 2-3 razy dziennie i zużywa od 2 do 2,5 kW na dobę. Oczywiście temperatury mamy ujemne, przepraszam, dodatnie, więc ona ma lekko, spadnie trochę temperatura, troszkę więcej tego prądu będzie zużywała. Natomiast mam klientów, u których te pompy przepracowały już jeden sezon i te zużycia naprawdę są rewelacyjne. Będzie chwila, zbliża się okres grzewczy, mamy połowę praktycznie sierpnia, trzeba przeserwisować urządzenia przed sezonem, zrobić przeglądy, będzie kilka nagrań, no i zapytamy moich klientów o opinię. Natomiast no właśnie, zbliża się koniec wakacji, pomyślcie już teraz o pompie ciepła, żeby nie robić tego w ostatniej chwili. Zapraszam do kontaktu, oczywiście montuję te urządzenia na terenie Warszawy, okolic, mniej więcej w promieniu 100 km. Wszystkie dane znajdziecie w opisie filmu. A teraz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć!